I pyk. Zaraz nagrywamy to. Dobra. Dzień dobry. Cześć. Cześć Tomku, żebyśmy się tydzień nie widzieli. No, praktycznie rzecz biorąc tak, cały tydzień. Co tam u ciebie? Jak ci minął tydzień? Tak. Co ja mówiłem w zeszłym tygodniu? Shit, ja nie pamiętam. Był tygodniowy ten, tydzień wakacyjny dla młodszych dzieciaków z rysunkiem. I żeśmy mieli wstępne ustawienie tych wszystkich tych świateł do kursu online. Jestem sam ciekaw, co z tego wyjdzie. Ogólnie tak jakby mam wrażenie, że trochę zrobiłem, a jednak dużo nie zrobiłem. I mam zawsze taki niedosyt po danym tygodniu. Jak mam takie wszystkie checklisty zrobione na przykład w ciągu dnia i tak jakby cały tydzień się tak przewinie, że pracuję po tam 10-12 godzin dziennie, to czuję się taki okej, okay, mogę w niedzielę odpocząć, bo tak to nie. No i plus wczorajszy dzień, który był cholernie ciepły. No, jest spokój. I o, wczoraj była masakra. Tak, no. Żeśmy zrobili sobie z żoną i z synem rundkę po Starym Mieście, testując lody, które są lepsze. Też nie są słabe, w większości. A jak u ciebie? Zlecenie kończyłem. Malowałem kosmiczne myszy na okładkę. No właśnie, miałem się pytać, bo nie mogłeś pójść zobaczyć tej komety. Mówisz, że zlecenie wykańczasz. Tak. Kosmiczne myszy. No tak, no Space akurat jest taką firmą, która ma ustalone z góry swoje postacie i ja po prostu dostaję zlecenie na konkretną postać i muszę ją namalować, niezależnie od tego, jak dziwna ona jest. Ostatnio malowałem jakieś kosmiczne pluskwy, wcześniej kosmicznego, dwugłowego, zmutowanego trolla. To było całkiem spoko, nie? Ale no, z jednej strony minusem jest to, że to jest takie mało kreatywne, bo ja nie mam aż tak dużej inwencji w to, jak będzie wyglądać ta postać. Ale z drugiej strony to jest taki challenge, nie? Wiesz, dostajesz task, dostajesz zadanie i musisz się postarać i je wykonać jak najlepiej, nie? No tak. Masz takie ramy i musisz się w nich jakoś tam, wiesz. No ale właśnie chyba tak jest normalnie w tych zleceniach, że masz fajne zlecenia, ale większość masz takich strasznych. To się, że to nie jest ani tam challenging, ani nie jest tam, nie wiem, jest to takie, no nie jest fajne. Zarabia chleb na chleb i tyle, nie? Tak jakby. No jeszcze zależy od zlecenia, nie? Bo jakby nie było, wiesz, taki kosmiczny zmutowany cel, to mimo, że nie jest coś, co bym sobie sam malował, nie? Ale jak zobaczyłem opis tego zlecenia, to pojawił mi się taki ban na ustach, nie? O, fajnie, nie? Tak będzie wyglądał mój kolejny tydzień. Właśnie niektóre zlecenia w sumie, nawet jeżeli się wydają na pierwszy rzut po prostu tak jakby dość nudne, czy niefajne, to jeżeli tak jakby do nich usiąść, to można coś fajnego z nich zrobić, mi się wydaje. No tak, no i zawsze to jest jakiś challenge, nie? I zawsze jest tak, że nie spodziewasz się tego, jak będzie wyglądać twoje kolejne zlecenie, nie? Zawsze musisz być taki ostry, taki gotowy na kolejne wyzwanie, czy coś takiego. To jest fajne w tej pracy. No już dawno tego nie miałem. Kurczę. To zacznij malować zmutowane kosmiczne tele. Nie, ja właśnie zrezygnowałem dwa lata temu? Chyba tak, już będzie 2 lata. Z projektowania dla innych osób i już mi tak jakby. Nie wiem, to jest tak samo jak masz dzieci. Jak są małe, to tak jakby pamiętasz to, jak to jest straszne i potem już ich nie chcesz mieć więcej. A potem jak ma dziecko 5 lat, to tak, może jeszcze jedno, nie? Tak jakby zapominasz o tym bólu całym, który przychodzi, tym zmęczeniu całym. Bólu i łzach i cierpienia. Tak jakby z jednej strony chciałbym poprojektować znowu, bo to byłoby fajne, a z drugiej strony nie, bo pamiętam, jakie tam były problemy i bić się z klientami, nie? Tylko, że no właśnie u mnie to było tak, że ja po prostu miałem polskich klientów i to też wynika z tego i był trochę inny zakres, no inna, nie że branża inna, nie, ale tak jakby było projektowanie graficzne bardziej, a nie ilustracja, to też może było wynikiem tego, nie? To było tylko bardziej techniczne, co? Nie, no ja brandingi projektowałem, nie? Aha. Myśmy firmy całościowo tak jakby obsługiwali pod względem projektowania graficznego, namingu, marketingu, strategii, wszystkiego, nie? Dobra, to przechodząc do dzisiejszego tematu. Tak. Omawiamy promocję i marketing w koncepcie. Tak. Gdzie postować, jak postować, gdzie jest największa szansa na otrzymanie zlecenia i czy postowanie na social mediach w ogóle ma sens? Tak. Ja w ogóle powiem to, jak to z mojej perspektywy że wyglądało kiedyś, jakby to mogło wyglądać teraz, ale na pewno Tomek będzie miał dużo aktualniejsze informacje na ten temat, bo ty zdobywasz też zlecenia, ja nie. Ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, jak zaczynałem coś tam łapać, a teraz to już wiadomo, to już nie. Dobra, to tak jakby, co tam sobie zanotowałeś odnośnie tego promocji i marketingu?
To znaczy tak, rzut. Jeśli chodzi o digital painting, to najważniejsze jest ArtStation, po prostu. Większość moich większych zleceń, powiedzmy, zdobyłem właśnie przez ten serwis. Mm. Tam przeważnie szukają filmy. No i tak, ArtStation to jest taka podstawa. No właśnie, ale tak jakby ArtStation nie jest od zawsze, od ilu lat to nie jest? Od 4? No, coś takiego. Bo jeszcze było Abduzido chyba było. Zabij. Kiedyś. Nie wiem, co to jest. Było i chyba zamknęli to. Tylko ja nie... Bo nie ArtStation zamykali, tylko coś... Nie, było taki moment, że ArtStation zamykali. Nie, zamykali nie? Dick Alta, pamiętam, że było... Że to tak, ale było, nie, coś było chyba z ArtStation albo Abduzido. Abduzido było też tak jakby... Jak coś na wzór ArtStation, tylko to było takie hybryda między Behance'em a ArtStation. A wiesz co, było coś takiego jak Draft Crowd, coś takiego. Było też popularne na początku, ale później to zostało wykupione przez jakąś firmę i tam zaczęło się pojawiać nagle strasznie dużo mangi i gorzej. No tak samo w sumie z DeviantArtem teraz jest. Ale takie było, z DeviantArtem to było tak zawsze. Ja pamiętam, że jak wchodząc na DeviantArta już grubo 11 lat temu po raz pierwszy, to tam było pełno penisów, pełno takich jakichś dziwnych takich tych, szczególnie jak tam wchodziłeś w pozy do rysowania, żeby sobie poszukać. I było pełno tej mangi i ten hentai, po prostu to było ogrom. I takich dobrych tych, to one się przewijały tylko na DeviantDaily. Tak. Aha, no. Przecież ale nie było tego dużo. Ja to zauważyłem dopiero kilka lat temu, nie? Teraz tam jest faktycznie wysyp jakichś tam mangowych zwierzaczków z penisami. Tam się zrobił straszny autyzm. Ale to jest chyba wynikiem tego, że DeviantArt się zrobił taki dla małych 12, 13, 14 lat. Jak, nie wiem, rodzice kupią ci tablet i sobie coś malujesz, to tam to wszystko wrzucasz i taki wyląduje taki gniot. I teraz w ogóle to jest dla mnie dość interesujące, czemu ArtStation tak się mocno wybiło pod kątem tych zleceń, bo oni tam mają moderatorów, którzy kasują cały gniot, który ląduje? Czy co oni tam robią? Bo na DeviantArcie nie kasują tego gniotu, nie? Nie, wydaje mi się, że to jest ich taki model biznesowy, że zachęcają, nie? Że jeśli jesteś osobą, która lubi malować takie rzeczy, to jest twoje miejsce, nie? No i w sumie spoko, bo na to jest pobyt, nie? Pobyt. Mam takiego znajomego, który właśnie maluje takie rzeczy jeszcze gorsze. Czekaj, hentai maluje? No takie erotyczne rzeczy. Dobra, okej. Okay. No, a to ciekawa odnoga rynku. Wiesz, że tam z kasy podobno. Serio? No. On robi coś takiego, że otwiera się raz w miesiącu i wtedy dostaje mnóstwo zleceń. I potem zamyka się na kolejny miesiąc i przez miesiąc ciśnie te swoje rzeczy. Ma z tego tyle kasy, że może sobie kolejny miesiąc przebimbać i sobie, nie wiem, grać w gieczki, oglądać Netflixa i chillować. O grubo. I potem znowu się otwiera na zlecenia, dostaje, wiesz, mnóstwo tych propozycji, no i tak w kółko. To w sumie jest mega spoko, nie? Jak sobie tak myślałem. A właśnie, w sensie, to jest w sumie taka dygresja, bo to nie jest promocja, nie? Bo chyba, że mamy wam mówić, jak promować się na hentai. Ale też się zastanawiam, jak to jest pracować w takiej branży i takie coś malować, tak jakby jak to wpływa na ciebie. I na to, co robisz ogółem, bo to musi być zabawne, w sumie mi się wydaje. Bo ani się tym rodzicom nie pochwalisz, ani się tym nie pochwalisz w swoim portfolio, chyba że ma specjalne portfolio, gdzie ma tam takie... On ma specjalne portfolio. O kurde. Z tego, co słyszałem, to artyści zakładają osobne profile, żeby tak coś malować. Nie, no normalne, nie? Bo to jest stała kasa. Bo zapotrzebowanie na takie rzeczy nie zniknie. No. Ja wiem, a... Myślałem, że to jest bardziej nisza. W sensie, że to jest takie, jakby mniej tego jest, nie? W sensie, nawet nie znam ceny, jak to tam wygląda. Ale no, to jest ciekawe. Od poziomu. Mhm. Chyba najpopularniejszym artystą na Patreonie jest ziomek, który się nazywa Sakimi-chan, coś takiego. I on właśnie maluje jakieś bardziej znane postacie disneyowskie, tam z komiksów i tak dalej, właśnie w takich jakichś takich pozach, nie? Yeah. To nie jest taka ostra erotyka, ale wciąż to ma takie zabarwienie. Shit, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo teraz
Jak prawa autorskie do tego się mają? Przecież nie możesz myszka Miki, czy tam, nie wiem, Królewny z Frozen narysować w jakiś taki negliżu, bo tak jakby to należy do kogoś. To tak samo jak, nie wiem, zrobisz kubki ze Star Warsami, to płacisz Disneyowi tantiem za to. Z tego co słyszałem, to tam Disney i tam DC sprzedają. To znaczy oni nie cisną aż tak mocno, bo wiesz, bo to by też oznaczało, że ci wszyscy artyści, którzy jeżdżą na Comic-Cony. No właśnie, i tam malują jakieś takie, wiesz, swoje jakieś takie prace na żywo dla klientów, to wszystko musiałoby być zamknięte, a to jest też duża część rynku, branży, powiedzmy. I po prostu, dobra, nie wiem, czy to jest legalne, ale jest na to takie przyzwolenie, nie? Że po prostu, wiesz, wykorzystujesz czyjąś postać, ale tworzysz nowy content, tak jakby, nie? No. Dobra, a wracając do tego. Dobra, czyli ArtStation i tak jakby, ale w sensie, no chyba nie zakniemy tematu w 10 minut, że ArtStation tam się promujcie i wtedy macie z tego, aha, dobra. No bo na ArtStation masz swoje portfolio. I co, oni się sami zgłaszają? Tak po prostu za przeproszeniem z tyłka? Puf, ej, cześć Tomek i zlecam tobie? Tak. I coś się takie proste. Mi się wydaje, że to nie jest aż takie proste. To znaczy, no generalnie trzeba cały czas coś postować, być obecnym, powiedzmy. No i tyle. Zasadnie. Serio? No. Można jeszcze wykupić opcję Pro na ArtStation i to sprawia, że wskakujesz wyżej tam w wyszukiwaniach, nie? No dobra, no ale tak, sorry za januszowanie, nie? No. Ale gdybym teraz swoje stare portfolio tam wsadził, to co miałbym zlecenie? No, jeśli znalazłby się klient, który byłby zainteresowany tym, co robisz, no tak. Tylko no właśnie, bo tak jakby mnie to ciekawi od strony bardziej technicznej. Jak oni cię wyszukują, to no nie jesteś jedyny, który wykupił ArtStation Pro. Tak. Jest was więcej. No. To na jakie podstawie oni to wybierają? Oni mają jakieś tam słowa kluczowe? Jakoś się pozycjonujesz tam? Czy jak to wygląda? A, znaczy wiesz, ArtStation to jest jedno z miejsc, w których można mnie znaleźć. Miałem też takie zlecenia od klientów, którzy mnie znaleźli na podstawie tego, że widzieli moje ilustracje w jakiejś książce, dosłownie w sklepie, i się do mnie zgłosili, nie? I spoko. No, generalnie chodzi o to, żeby postować, przynajmniej tak było kiedyś, nie? Żeby postować wszędzie, gdzie się da. Ale teraz tych portali jest na tyle dużo, że lepiej skupić się na kilku. Na przykład ja osobiście prowadzę ArtStation i to jest taka moja główna stronka. I poza tym Instagrama i Facebooka. Tylko jeśli chodzi właśnie, możemy tak płynnie przejść, jeśli chodzi o media społecznościowe, to są bardziej media, które służą do promocji ciebie jako artysty, i to będzie skutkować tym, że później, jeśli będę miał jakiś produkt, jakieś swoje tutoriale, jakieś paczki ze zdjęciami czy coś, tak, to wtedy ci ludzie będą mogli, wtedy mój fanbase o tym usłyszy i będzie mógł coś tam ode mnie wykupić. Jeśli chodzi o zlecenia od klientów, to nie ma tego. Znaczy, miałem jakieś takie małe od takich prywatnych osób pojedynczych, ale to nie jest nigdy nic dużego. Także... No właśnie, bo to jest dość ważne, jaką platformę wykorzystujemy do jakichś zleceń, bo czy to będzie projektowanie, czy są zdjęcia, czy architektura, czy cokolwiek innego, to mi się wydaje, że kiedyś było tak, że social media to był jeden portal, Facebook czy tam Instagram, i z tego łapałeś wszystko. Tylko teraz tak jak to jest... Każdy portal skupia wokół siebie inne osoby, inny target, i do niego powinieneś dobierać poszczególny content, taki publikować i wiedzieć, co z niego danego wyciągasz. Tak jak ty mówisz, tak jak, że Facebook czy Instagram jest dobry do budowania fanbase'u, na którym potem może ewentualnie, jak dasz te paczki, to zarabiać, ale do klientów, jeżeli chodzi o takie projekty, to on w ogóle się nie nadaje, bo tam oni w ogóle nie siedzą. Bo ja nie wiem, czy wszyscy kojarzą, ale Facebook się powoli kończy. I tam w głównej mierze siedzą roczniki starsze teraz. To się nie powiem, że moi ze starzy, nie? Ale moja mama siedzi na Facebooku. Tak jakby założyła go sobie pół roku temu i tam coś tam gmera. Młodych ludzi już nie ma. Ja na przykład, jak pytam się zawsze uczniów, czy oni korzystają z Facebooka, już nie, że większość, ale już jest, przynajmniej w każdej grupie jest kilka osób, która w ogóle nie ma Facebooka. Mają Messengera do kontaktu, puf, finito, koniec. Tylko że no właśnie oni nie są klientami, nie? Dlatego ArtStation pod tym kątem jest dużo lepszy. Wiesz co, słyszałem coś takiego, to nie są moje doświadczenia, ale w kilku podcastach słyszałem coś takiego, że
przez Facebooka, nie wiem, jacyś wydawcy, czy producenci, czy projektanci, jeśli chodzi o gry komputerowe i filmy, mogą się bezpośrednio do ciebie zgłosić, bo to jest po prostu szybsze i oni są przyzwyczajone do tego medium, nie? Mhm. Ale ja nie miałem takich doświadczeń. No właśnie, mi się wydaje trochę, że trochę na podstawie branży fotograficznej, wszyscy tam pitolą, że ja miałem pełno zleceń z Facebooka, po prostu ogrom. Też jest głupie patrzenie na to przez pryzmat na przykład mojego konta, jak tam prowadziłem tam czy z projektowania, czy z fotografii, bo ja nigdy z Facebooka nie miałem jednego zlecenia. Miałem zapytania, owszem, ale były tak badziewne, że sorry, ale raczej nie. No są takie, bo ja słyszałem, że kiedyś rysujesz albo malowałeś, to może mi namalujesz portret mojego psa. No to zajebiście, nie? Idę i maluję, no w sensie, no nie. I może raz miałem jakieś takie zapytania, ale to też wynikało z tego, że po prostu przekierowałem kontakt na Facebooka. Mhm. I to wynikało z tego. No wydaje mi się, że na Instagrama i na Facebooka właśnie piszą tacy klienci, którzy nie mają swojej działalności. Mhm. Także jak ktoś jest fotografem i robi na przykład tam zdjęcia ślubne i tak dalej, to tak, Facebook, Instagram jak najbardziej, nie? Ale jakieś większe firmy się nie będą zgłaszać przez te media, nie? No. Już szybciej dostaniesz maila ewentualnie z jakimś zapytaniem o współpracę. Mhm. W ogóle ja tak na podstawie tego, co było tam 10 czy tam 11 lat temu, bo Tomek mówił, że już teraz się na wszystkich tak jakby nie promujesz na wszystkich portalach czy na wszystkim jak leci, bo ja pamiętam, że miałem listę chyba z 30-40 forów, for? Nie, coś odmienia w ogóle, gdzie publikowałem wszystkie po kolei prace. Zrobiłem jedną, to siedziałem potem 4 godziny i publikowałem to wszędzie po kolei, nie? I takie strasznie dużo czasu zajmowało, tylko ja wam powiem, że jeden plus jest z tego. Siedząc na forum, co już teraz aktualnie nie istnieje praktycznie, bo to są jakieś chyba bardziej geekowe fora, bo grupy na Facebooku przejęły tą całą rolę. Teraz nie wiem, gdzie to się przejęło, nie mam pojęcia swoją drogą. To było pełno znajomości i po znajomościach z for to miałem dość sporo zleceń. W sumie głównie miałem stamtąd zlecenia. Pamiętam, że był concept.org, czy tam, nie wiem, forum Maxa 3D, gdzie tam za swoją zajebistą teczkę to mi dostawałeś gwiazdki. Jak miałeś gwiazdki, to jak tam coś publikowałeś, to lądowało góry, to wszyscy wchodzili i bili ci brawa, nie? Ja nie miałem gwiazdek żadnych niestety. Ale nie dość, że dostawałeś konstruktywną krytykę, to jakby znałeś wszystkie osoby z branży. Wszystkie. I to jest spoko. Nie wiem, gdzie to teraz wylądowało, bo na ArtStation jest forum, gdzie wszyscy się komunikujecie? Jak macie jakąś taką, nie wiem... Właśnie nie, właśnie tego nie ma. No wiesz, ogólnie branża się strasznie rozrosła, nie? Tak. W porównaniu do tego, co było z 10 lat temu. Mhm. I wtedy faktycznie było tak, że znałeś większość osób z branży, teraz po prostu tych osób jest zbyt dużo. Jeśli chcesz dostać jakąś konstruktywną krytykę, to też tego nigdzie nie znajdziesz na dobrą sprawę. Ale... Czy w Polsce branża aż tak się rozrosła, że jest ich aż tyle? Chyba nie. Ja już w tego nie śledzę. Wiesz co? Jest coś takiego jak grupy na Facebooku, gdzie możesz postować tylko po to, żeby dostać jakiś feedback i tam ewentualnie jak ktoś zaczyna, to tam jak ktoś coś wrzuci, to jest szansa, że dostanie jakąś tam krytykę i to jest spoko, nie? No, akurat u mnie to wygląda tak, że większość prac, które teraz robię, są na zlecenia i to są rzeczy, których nie mogę pokazać i nie mogę wrzucić. Mogę to zrobić ewentualnie, jak już skończę dane zlecenie, ale wtedy, wiesz, to też będzie wyglądać tak, że jak klient zobaczy, że wrzucam coś na forum, wtedy dostanę do tego krytykę, to stwierdzi, że kurczę, przecież ten ziomek nie zna się na tym, co robi, nie? Serio, spotkałeś się z czymś takim kiedyś? Nie, ale ja nie wiem, ja wolę nie ryzykować. Wiesz co, ale bo ja dzisiaj na przykład będziemy mieli podcast z Agatą też na temat studia architektonicznego BIG, tam Bjerke and Ingels. I koleś naprawdę spoko rzeczy robi, nie? I tak jakby jest jednym z najmłodszych i najbardziej cenionych architektów na świecie. Jadą po nim strasznie. W sensie internet jest taki, że cokolwiek byś nie wystawił, to może być po prostu takie kozackie i tak ci zjadą, ci napiszą, że ale on tam ma coś tam, nie wiem, z nosem, z okiem, z czymkolwiek. Słyszałem coś takiego, że im bardziej jesteś popularny, no, znacznie, wróć. Wyznacznikiem twojej popularności jest to, ile masz hejterów. No. Tak, no coś w tym jest, tak, no. Coś w tym jest, jak najbardziej. Ale dobra, przechodząc dalej. Gdzie według ciebie jeszcze powinno się reklamować, żeby mieć ten... Jeśli kogoś interesuje praca w studiu, to LinkedIn na pewno, ale to jest taki bardziej profil, gdzie po prostu trzymasz swoje CV, tam swoje dane, gdzie się pracowało i tak dalej, nie?
Na Behance'a można też wrzucać, jeśli chodzi o digital painting, to jest mniej popularne, tak. Ale tam jest dużo komiksiarzy, no i jeśli ktoś tam się bawi w grafikę projektową, to jest... Tak, ilustratorzy tam są, no w dość dużej mierze, nie? Bo to się też tak mocno przeplata z plakatami, z tym wykorzystaniem tej całej ilustracji, z sitodrukiem, ze wszystkim, tak jakby to się tam razem łączy. Mm-hmm. Ale concept art tam mało tego jest, nie? Ja nawet nie szukałem. Ja też znaczy, nie. Ja wiem, ja mam chyba jakieś konto założone kiedyś, raz, coś tam i tyle. To jest w ogóle dość ciekawe, że koncept digital painting siedzi gdzie indziej niż cała branża projektowa. To jest takie, ej, tak jakby... To jest bardzo śmieszne. Moja narzeczona jest grafikiem projektowym i to jest właśnie bardzo ciekawe, widzieć, jak wygląda jej branża, która jest niby pokrewna, ale takie małe niuanse są inne, nie? Na przykład, gdzie się postuje tam swoje rzeczy, jak wygląda społeczność, na co społeczność zwraca uwagę. Na przykład, jak ona postuje coś na Behance'a, to zwraca uwagę, wiesz, na layout, jak to będzie wyglądać, jaka będzie wielkość tych znaków i tak dalej. Jeśli chodzi o artystów z mojej branży, powiedzmy, mają wywalone na to, nie? Liczy się ilustracja, a to jak to będzie rozmiar, czy to będzie malutkie, czy duże, czy to będzie miało jakiś tam layout i coś tam, pakiet. No właśnie, będziemy trochę zbaczać z tego, chociaż z drugiej strony, ja zawsze wychodzę z założenia, że budując swoją markę osobistą, budując w ogóle jakikolwiek marketing, to powinno się porównać całą konkurencję, tą, do której chcemy się porównywać, znaleźć czynniki wspólne, i zrobić tak, żeby twoje portfolio, ty, czy twoja marka, czy twoja usługa, produkt, wyróżniała się przynajmniej jedną rzeczą, nie? I w tym momencie dla mnie magiczne jest to, że architekci mają w pompie projektowanie graficzne. W sensie i strony internetowe są po prostu tak zrobione, że o Jezus, logotypy, ja projektuję budynki, zrobię sam. I tak jakby to się zmienia, okej, jest coraz lepiej, ale widać dalej, że oni jednak wolą to jakoś tam, nie wiem, zrobić po kosztach, po swojemu, jakoś tam, szczególnie te początkowe okresy, jak zakładasz studio. I one się w ogóle nie przeplatają. Projekt graficzny tak jakby nie weźmie sobie lepszych ilustracji, lepszych zdjęć, chociaż to akurat, chociaż nie, mi się wydaje, że projektanci graficzni najbardziej spinają wszystko ze sobą, bo układą uwagę na wszystko, nie? Ale konceptartyści w pompie, jedziemy z tym, ilustracja jest najważniejsza, nie? I mi się wydaje, że w momencie, kiedy tak jak ty mówisz, że branża się dość mocno rozrosła, jeżeli połączymy zajebiste ilustracje, z zajebistym designem, ze wszystkim, to wyjdzie na dobre wszystkim, nie? Tylko trzeba w to zainwestować trochę kasy i czasu. No tak. Koniec końców to się rozbija o to, czy klient na to będzie zwracał uwagę. I we większości przypadków jest tak, że jeśli taki koncept artysta ma jakieś zlecenia, ma pracę, pomimo tego, że wygląd jego portfolio jest takie średnie, powiedzmy, jakoś nie wybija się specjalnie, to jest okej. Wiesz, wydaje mi się, że chodzi o to, że żeby to nie było strasznie biedne i jakoś, nie wiem, koślawe czy coś takiego, tak. To już wystarczy, nie? Do tego, co ty powiedziałeś, że tak jakby klient się patrzy na warsztat, powiem ci, że tak, ale wracając do tego, co powiedziałem, że nie, to czynnik wyróżniający. Ja nie ukrywam, że tak jakby edukreska, tak jak ona funkcjonuje aktualnie, też jest wynikiem tego, że ja dość mocno kładę nacisk na zdjęcia od zawsze, na design od zawsze, kiedy cała branża miała to totalnie w pompie. Cała. Mhm. Tak jakby jeżeli popatrzałbyś się na strony internetowe, które miały szkoły rysunku 4 lata temu, pożal się Boże, gnioty straszne. To było wyglądało po prostu jak lata 90. I oczywiście ja całej branży nie oglądałem 4 lata temu, czy tam 5 lat temu, jak zbudowałem pierwszą stronę internetową, ale edukacja była jedną z pierwszych stron, która była taka bardziej nowocześnie zrobiona, nie? I ja na przykład też mam tendencję do tego, że co 3 lata będę ją zmieniał. W przyszłym roku będzie nowa strona internetowa, pomimo tego, że tak aktualnie działa, sporo kosztowała, mam to gdzieś, trzeba zmieniać, jechać do przodu. I tak jak ty mówisz, że warsztat jest mega ważny, owszem jest mega ważny i on tak jakby najbardziej sprzedaje. Ale mi się wydaje, że w pewnym momencie, jak to trochę tak przyminie i ty dalej masz takie strasznie leciwe portfolio pod względem designu całej reszty, to się nie chce po tym łazić i oglądać tego. Akurat w ArtStation jest fajne to, że przy wykupieniu tej opcji Pro, to możesz założyć swoje portfolio i tak dalej i tam są już takie gotowe szablony, które są bardzo przyzwoite. I ja jako artysta nie muszę się o to martwić, nie? Nie muszę tego projektować. Ufam im, że to jest jakoś zaprojektowane w miarę sensownie, więc ten.
To jest spoko, tylko patrząc się na twoją narzeczoną, nie? To nie widzisz tego, że ona na przykład przygotowuje wszystkie prezentacje pod Behance'a, żeby one się jak najpierw sprzedawały? Robi to, nie? To jest masaka. Niby się tak mocno nie chciało. I patrz, niby projekt jest tak jakby najważniejszy, ale oni tam strasznie kładą nacisk na prezentację tego projektu, bo on sprzedaje sporo. Wiesz, co jest najgorsze? No. Że ona ma tak samo, jeśli chodzi o Instagram i Facebook, nie? Wszystkie posty muszą być inaczej przygotowane, bo co? Tak, tam, no, tak. Ja zanim mnie poznałem, to wrzucałem wszystko tak na pało, nie? Tak. Po prostu, żeby było, nie? No a teraz wiesz, tam trzeba kminić te 30 hashtagów, coś tam, nie? No jest sporo tego. W ogóle właśnie jest taki patent na Instagrama, jakbyście chcieli się tam promować. Tylko on wymaga dość sporej ilości ludzi, znajomych i determinacji, systematyczności. Bo bierzesz sobie grupkę 10-15 osób, ale to musi być zamknięta grupa, tak jakby twoich znajomych i tak publikujecie coś podobnego. I teraz ustalacie, że w jeden dzień w tygodniu wszyscy wchodzicie sobie na tego Instagrama, wystawiacie swoje zdjęcie, jakieś tam, nie wiem, prace, ilustracje, cokolwiek i wszyscy wszystkim komentują, wszyscy wszystkim odpowiadają. Tym sposobem, tak jakby pokonujesz trochę algorytm Instagrama i ilość komentarzy i lajków wpływa na to, że lądujesz wyżej w wyszukiwaniach na każdy hashtag. I 15 osób wystarcza, szczególnie jeszcze sobie nabijesz po 15 komentarzy pod jednym, easy. Nie ma z tym żadnego problemu. I tak jakby to działa. I to jest spoko. Tak. Do tej pory mi się nie udało, już rok o tym wiem. Rok, półtora roku. Nie udało mi się ugrać takiej grupy, która by to ogarnęła. Będę się w końcu to zrobić, bo to, no, pomaga trochę w promocji przynajmniej, nie? No, no jasne. Znaczy wiesz, ja mam takie podejście, że okej, jest Instagram, jest Facebook, nie? To jest tam fajne, zwłaszcza jeśli masz bardzo duży ten swój fanbase, wtedy możesz nawet dostać jakieś takie propozycje biznesowe, żeby promować jakieś produkty i tak dalej, nie? Tak. To jest też spoko, to jest taka kasa bez żadnego wysiłku. No właśnie, a masz influencerów wśród koncept artystów, że oni korzystają z tego całego tego, bo tak jak zauważyłem, to raczej promują własne produkty, niżeli czyjeś. Poza Wacomem, jak oni promują swoje tablety. Pewnie są takie propozycje, wiesz, ja o niczym takim nie słyszałem, ale na bank coś takiego jest, nie? Wiem, że w branży projektowej, przynajmniej tutaj polskich artystów, to jest bardzo popularne. Jakieś, wiesz, jakieś marki z ciuchami się zgłaszają do takich grafików i tak dalej. No tak, tylko że projektanci graficzni mi się wydaje, że są bardziej lokalni. Tak. Mogą być międzynarodowi, ale to tak by trochę dużo ciężej przychodzi, bo jednak koncept artystów jest mniej i oni od razu wchodzą na międzynarodowe wody, że tak powiem. Ale ten, wracając, ja mam tak nastawienie do Instagrama i Facebooka, że to jest taki fan postować i dostawać te lajki, ale to nie jest coś, co definiuje to, co ja będę robił, nie? Tak. Po prostu to jest coś osobnego, ale ja nie maluję rzeczy dla lajków, nie? Bo jest też dużo takich artystów, którzy postują swoje jakieś tam prywatne zdjęcia, jakieś wydarzenia z życia i to jest na przykład taka granica, wiesz, może ja jestem dziwny, ale to jest taka ściana, której ja bym nie chciał przekroczyć, nie? Ja cenię swoją prywatność i wiesz, mogę postawić swoje prace, to będzie, wiesz, na Instagramie, to jest taki rodzaj mojego portfolio, ale to tyle. No, a niektórzy to wiesz... Ja nie ukrywam, że tak jakby w budowaniu marki osobistej, bez pokazywania swojej facjaty i swojego życia, tak jakby przy wszystkich projektach, nie ma opcji. Musisz, nie? Musisz tak jakby pokazać część swojego życia prywatnego. I owszem, możesz sobie to krzątnie jakby ugrać tak, że pokazujesz tylko wyrywek tego i to w tym najlepszym świetle, a cała reszta jest z tyłu jest niewidoczna, co jest okej. Ale bez tego nie zbudujesz marki osobistej. Dość sporo marek w ogóle i produktów się wybija na tym, że tak jakby jest ta jedna osoba główna, która jest twarzą, wizerunkiem czegoś, nie? Ja wiem, tylko ja się obawiam czegoś takiego, że potem tak jakby żyjesz tylko dla tych lajków, nie? Że idziesz na jakiś koncert, tylko żeby sobie zrobić foty, że jesteś na jakimś koncercie, wrzuć na Instagrama i wracasz, nie? Nie żyjesz dla chwili, dla samego życia, tylko po to, żeby mieć ten jak największy fanbase. To jest dla mnie takie puste, bo na dobrą sprawę, przynajmniej okej, dla mnie, to się nie przekłada na mój sukces finansowy, powiedzmy, nie? Tylko na to, że mam więcej lajków, nie? No tak. No dobra, a co tam masz jeszcze z promocji? Mam DeviantArta, ale to jak mówiliśmy tam, jeśli ktoś lubi malować takie mangowe rzeczy, to spoko, ale to tyle. Tak. Ja mam marketing szeptany wpisany. Co? Marketing szeptany. Czyli jeżeli masz jedno zlecenie, albo na forum zapłaciłeś kogoś tam, nie wiem, albo na
podać nawet na ArtStation, zapałeś jednego fajnego klienta, to miałeś takie sytuacje, że oni cię polecali dalej? Miałem taką sytuację, że taka, że zrobiłem coś dla jednej firmy, firma, która robiła podobne rzeczy, taka bliźniana powiedzmy, potem się do mnie zgłosiła, nie? Bo zobaczyła, że zrobiłem coś bardzo podobnego do contentu, który oni tworzą dla innej firmy i też chcieli moje usługi, nie? Ale miałeś tego więcej, czy to jest tylko ten jeden przypadek? To jest ten jeden przypadek. Ale tak, jest jeszcze... Marketing szeptany, a tak, że ci polecali. Si. A właśnie, żeby skończyć wątek. Marketing szeptany, przynajmniej na samym początku, gówno daje. W sensie go w ogóle nie ma, on nie istnieje. Tak jak ty miałeś tylko ten jeden przypadek z marketingiem szeptanym, to jest tak jakby okej. Z tym, że mi się wydaje, że to jest najtańsza forma reklamy, którą budujesz przy okazji wszystkiego innego. Mhm. I w momencie, kiedy ty robisz dobrze zlecenie, klient będzie zadowolony, to on cię będzie polecał przez lata do przodu. I przychodzi taki moment po paru latach, albo w ogóle tam później, że nawet już nie pakuje, jest kupa takich ludzi. Oni nic nie pakują w marketing, bo nie muszą, bo wszystko do nich trafia. I to jest tak samo z tym marketingiem szeptanym. Jeżeli my budujemy swoją markę tak jakby dość długo, no potem nie musimy w to nic składać, bo to samo przychodzi. I to jest spoko. Dlatego marketing szeptany powinien być tak jakby pielęgnowany, przynajmniej minimalnie, bo to pomaga. I to z każdym klientem. Zawsze. Znaczy trzeba po prostu pamiętać o tym, że jeśli pracujemy dla jakiegoś klienta, na którym nam zależy, no to warto jest dać z siebie to 110%, wiesz, tak. dać jeszcze, wiesz, jakieś dodatkowe szkice, powiedzmy te same pliki, ale wiesz, tej większej jakości, żeby klient mógł sobie coś z tym zrobić, nie? Tak. No i tyle, nie? I potem, wiesz, mi zawsze chodziło o to, żeby ten sam klient do mnie wrócił. Ja nie myślałem o tym, że ten klient mnie poleci komuś, nie? Ale to się też... Tylko nie wydaje ci się, że to też wynika z tego, że musisz dobrze sobie przemyśleć swoją strategię podejścia do klienta, że jak masz tego klienta, to jesteś miły, nie gadasz tylko o kasie, nie mówisz, że ty piórka nie podniesiesz, bo za to ci nie płaci, nie zrobisz mu dodatkowej poprawki, bo on ci za to nie płaci. Bo w sensie, to może mi się wydawać, ale tak jakby kupa ludzi na samym początku, oni dość mocno są poinstruowani przez cały rynek, że ej, za dobrą płacę się ten należy godziwa płaca i jazda. Ja wychodzę z założenia, że dajesz właśnie 110%, 120% tego, co zostało wycenione, bo to ci daje gwarancję tego, że ty możesz potem podbijać stawki, bo klient jest przekonany do ciebie, ma zaufanie, że ty dajesz lepszy produkt niż on za to zapłacił i jak podniesiesz stawkę, to on to łyka. Bo jak dasz mu coś gorszego, no to... No jeśli chodzi, no generalnie musisz dostarczyć to, co masz w swoim portfolio, nie? Znaczy musisz dostarczyć pracę o tym samym poziomie, niż jak te, które masz w swoim portfolio. Tak, może dostarczysz lepsze nawet pracę niż w swoim portfolio. No, jest coś takiego, że każda twoja tam kolejna praca powinna być lepsza niż od poprzedniej. Znaczy, ale w praktyce jest tak, że powinno się starać o coś takiego zabiegać, ale rzeczywistość wygląda tak, że czasami jest się zmęczonym, no tak. Czasami to zlecenie nie jest najbardziej trafione, powiedzmy. No i jest jak jest, nie? Wiesz, zawsze trzeba dawać z siebie jak najwięcej, nie? Trzeba zabiegać o to, żeby być jak najbardziej profesjonalnym. No ale to generalnie chodzi o to, żeby być konkurencyjnym w stosunku do osób, które też są w branży, nie? Bo jest coś takiego, że ty konkurujesz z tysiącem Azjatów. I jeśli nie będziesz najlepszy w tym, co robisz, jeśli nie będziesz miał wiedzy merytorycznej o tym, co robisz, jeśli nie będziesz miał zaplecza, no to zostaniesz zjedzony. Po prostu. To chyba na każdym rynku. Ze wszystkim. Tak jest, nie? Dlatego ja naprawdę dość sporo nakłaniam do tego, żeby pielęgnować swój design wszystkiego, bo w tym momencie się jest tak jakby, ma się więcej wyróżników w stosunku do całej reszty. Jeżeli wszyscy kładą lachy na coś, to ty nie kładź na to lachy, tylko po prostu zrób to lepiej, bo faktem będzie to wtedy tak jakby bardziej pro. No tak. Słyszałem jeszcze coś takiego, że warto mieć własną stronę. Poza jakimś serwisem, po prostu mieć swoją stronę, bo to sprawia, że klient widzi, że coś bardziej profesjonalny i poważnie do tego podchodzisz. I to jest jakby też element kreowania twojej marki. Tylko, że jak na ArtStation dają wam te template'y wszystkie, to na pewno jest opcja podpięcia swojej domeny i w tym momencie to jest twoja strona. Dokładnie. Także jest to gotowe. Zresztą tych automatycznych builderów, nie jak to się nazywa, do stron internetowych jest pełno, do portfolio szczególnie. I dość sporo z nich jest za darmo. Ja pamiętam, że ja mam jedno portfolio na tym i mam je chyba już od, nie wiem, 6-7 lat i ono się stało potem płatne. Ja dalej za to nie płacę, nie wiem czemu, nie? Takie BDS darmowe, chociaż mi się wydaje, że to już nie jest dalej rozwijane. Dobra, ja mam to i wiesz co mam jeszcze wpisane?
No, bo ja mam jeszcze jedną rzecz. Dobra, to pierw ja, potem ty. Mailing. My się rozmawiali wcześniej przy jakimś tam podcaście, już nie pamiętam którym, że możesz sobie wysyłać maile do producentów, by łapać zlecenia w ten sposób. Bo ty mówisz, że no, oni mają na stronie internetowej taką zakładkę współpraca i możesz tam wysłać swoje portfolio. Tylko pytanie, czy to dość działa, bo ja pamiętam, że myśmy mieli taki pomysł, żeby te kursy robić dla firm digital marketingowe. Ja wysłałem do chyba 25 firm, wysłałem maile, a ani jednego maila zwrotnego nie dostałem. I pisałem do HR-ów i do kogoś tam jeszcze. Nie? Znaczy jest tak, jeśli firma ma taką specjalną zakładkę dla artystów, e-maila dla artystów, to znaczy, że szukają artystów. I jest bardzo duża szansa, że ktoś się do ciebie odezwie. Można się zgłaszać do firm, które nie szukają nikogo. Słyszałem takiego właśnie tipa, że jeśli wiesz, że jakaś firma kończy produkcję jakiejś greczki, to znaczy, że u nich jest straszny zapieprz i warto się wtedy do nich zgłosić, bo oni potrzebują każdych wolnych rąk do pracy, nie? Nawet do tych pierdółek. Jest duża szansa, że wtedy cię wezmą, nawet do czegoś małego. A nie jest tak, że strony, że producenci mają ciągle wstawione to, że szukamy kogoś, a oni tak do końca nie szukają? Bo ja na przykład na stronie internetowej też wstawię niedługo, że do współpracy i będziesz mógł u nas wysyłać tam swoje CV czy tam swoje portfolio. Ale to nie jest to, że ja szukam danej osoby w danej chwili. Ja sobie zatrzymam kontakt, te fajniejsze portfolio sobie zapiszę. I właśnie, i to jest chyba taki hint też dla wszystkich. Ja fajniejsze portfolio sobie zapiszę i tą osobę sobie zachowam w pamięci, ale wszystkie gnioty odrzucę. Dlatego tak jakby fajnie byłoby, gdyby każdy jak podsyła swoje portfolio, CV czy cokolwiek innego, było to ładne i charakterystyczne. I było na odpowiednim poziomie, bo to jest też ważne. No. Jest tak, że po prostu, jeśli ktoś wysyła swoje portfolio do 50 firm i nie dostaje odpowiedzi, to może, wiesz, portfolio tej osoby nie jest na odpowiednio wysokim poziomie po prostu? Tak. No. Chociaż mi się wydaje, że też mogłoby się, jeżeli nie dostajesz odpowiedzi, wysłać to do, albo nawet zadzwonić do kilku firm i poprosić po prostu feedback, czemu na to nie zostało odpowiedziane. Pewnie nikt nie odbierze telefonu, ale przynajmniej jak jedna osoba odbierze ten telefon i ci powie, da ci feedback, to będziesz wiedział. Tylko to jest taka gorzka pigułka do przełknięcia. Chociaż powiem ci, że tak jakby ja raz tak zrobiłem ze swoimi starymi klientami, że po 3 latach do nich zadzwoniłem, do kilku, nie do wszystkich. No. I się spytałem, jak im się podoba projekt, czy to, co dla nich robiłem, nie? Ciężko. Bo jest coś takiego, że jeżeli dostajesz ten produkt i on jest nowy, no to jak ze wszystkim nowym, nie? Nowy telefon, nowy samochód, się jarasz tym. I pamiętam, jak mi ojciec kiedyś powiedział, że są 2 najpiękniejsze dni w momencie, kiedy masz samochód. Pierwszy, jak go kupujesz, drugi, jak go sprzedajesz. I jest coś w tym. I na przykład jak zadzwonisz po roku, po jakimś tam czasie od oddania projektu, jak to wygląda teraz aktualnie, to dana osoba ci to powie z perspektywy czasu, na chłodno, bez emocji, bez jarania się daną rzeczą, jak faktycznie to wyszło. I to według mnie jest taki najlepszy feedback, jaki możesz uzyskać, ale on jest ciężki, no bo musisz tego raz, że wysłuchać. To oczywiście jest tak bez emocji podawane, tak jakby, żeby ci pomóc ewentualnie, jeżeli to dobrze nakreśliłeś. No, ale nie zawsze to jest miłe. Ja miałem właśnie tego jednego klienta, kto, no Mateusz, myślałem, że to będzie lepsze, nie? Ale to jest bardzo cenne, nie? Bo no. Okej, może na początku człowiek jest bardzo przywiązany do swoich prac i jak ktoś mu sprzeda taki ciężki feedback, to tak. Troszkę boli, ale potem, przynajmniej ja teraz tak mam, że ciężko znaleźć taki szczery feedback odnośnie błędów, które popełniasz w swojej pracy, nie? Tak. Bardzo ciężko. A jeśli dostajesz coś takiego, to potem sobie sprawdzasz, nie wiem, portfolio tych osób i widzisz, że te osoby są. I wtedy to jest taki feedback, wiesz, kant tyłka, nie? Bo Wiem. No. Tylko ja też polecam w ogóle tego typu feedbacki. Nawet do klienta, nawet jak on jest z dupy, nie? To tak czy siak jest dobry feedback, bo ja na przykład mam dość sporo zdań określonych na jakieś tam tematy i nie jestem do końca ich pewien. I w momencie, kiedy dostaję feedback, to ja się bardziej utwierdzam. I im więcej osób mówi to samo, a się pytam wszystkich praktycznie o wszystko, co ja nie robię, czy projektuję, czy tam wprowadzam coś nowego, czy chcę coś uzyskać, to się pytam kilkunastu osób zazwyczaj, żeby uzyskać z tego średnią. I to jest spoko przy feedbacku, nie? Ale to jest bardzo cenne. Ja osobiście nigdy tak nie robiłem. Ale tak, masz rację, no jak ktoś, jak wiesz, jak 10 klientów ci powie, że to samo, tak. Że twoja anatomia się, to znaczy, że coś jest nie tak, co wiemy,
anatomią i to musisz poprawić. Bo jak jedna osoba ci mówi, to możesz mieć tego hejtera, nie? Że ej, ściesz po prostu i idź gryź glebę i weź, idź do McDonalda pracować, a nie maluj, nie? Tak. Dlatego fajnie jest pytać się kilku osób o to, nie? No. No dobra, co, miałeś coś, jeszcze jedną rzecz. Jeszcze polecam stronkę Carbon Mate. Ona jest taka bardziej niszowa. Ona jest jedna z pierwszych, bo ja tam mam swoje portfolio. Tak, ja też. I zawsze było tak, że, bo wiesz, ja generalnie miałem takie podejście, że okej, okay, ta stronka jest, bo jest. Jak będę potrzebował wysłać swoje portfolio komuś, to mam to. Ale nie sądziłem, że tam się pojawiają jakieś osoby i tam szukałem artystów pod zlecenia. Ale tak, jest tak, że jak wstawiam nową pracę, to zawsze mam jakąś propozycję zleceń, nie? Tam w niedługim okresie czasu po tym. O kurde. Czyli tam ludzie też szukają. Że to jest też takie cenne, że jak ktoś szuka zleceń, to tam też niech postuje. A fakt, Carbon Mate ma chyba z 12 lat. No. Jak no, nie więcej. To jest też ewenementem, bo większość tych firm potem tak upada, bo jest pełno nowych, co ma więcej nowszych, lepszych template'ów. To jest lepiej zakodowane, bo coś się ciągle zmienia. I jest dość ciężko tak jakby to odnawiać i oni się dalej trzymają, nie? Z tego co widziałem. Spoko jest. Tak, jest za darmo. Tak. A tylko bez domeny, bo jak chcesz mieć domenę swoją, podpiętą, to musisz to zabulić. Pewnie tak. No. No, ale tak wszystkie mają, tak, większość tak jest, nie? Chciałem coś jeszcze. Bichensa żeśmy mówili. No, powiedzmy. Ja mam konferencje i kursy. I bardziej mi w tych konferencjach chodzi o kursach. Że na przykład jak Darek Zabrocki prowadził swoje kursy, nie wiem, czy oni teraz prowadzą w tej dobie pandemii, chyba nie. Że jak pójdziesz na taki kurs i będziesz wykurwisty, to oni cię zobaczą i mogą ewentualnie cię polecić. Albo cię wziąć do projektu, jak będą szukali kogoś. Znaczy jest taki, czy nie ma? Znaczy niby tak, ale ja bym się na to nie nastawiał. Nie? Wiesz to, że ktoś na takim kursie cię dostrzeże i wtedy ciebie poleci jakimś swoim klientom. Jest na to szansa, ale to jest taki łód szczęścia, nie? Tak? Bo ja bym nie ryzykował polecenia kogoś, z kim nie wiem, jak się pracuje. Bo to ale tak, właśnie po kursie byś wiedział. No, ale nie wiesz, jak wygląda ich proces współpracy z klientem, czy oni się tam wyrobią, czy nie, bo to jest tak, że okej, na takim kursie, jak taki ziomek w tym spędzi, nie wiem, tydzień nad jedną ilustracją, to będzie z tego jakiś fajny efekt. Ale przy pracy z klientem ten deadline jest cieśniejszy. Właśnie, bo to teraz o drugiej strony spytam. Nikt cię nigdy nie pytał o kogoś do polecenia? Czasem polecałem swoich znajomych, ale to jest tak, że... Czyli ja wiem, ciężko jest polecać znajomych, bo tam jak się potem to przejedzie, to tak jakby to jest twoja wina, nie? Bo ja wiem o tym. Można polecić kogoś, że wiesz, żeby... Można powiedzieć klientowi, żeby spojrzał sobie na portfolio tego i tego ziomka. I to tyle. I potem niech sam oceni. Tylko większość moich znajomych robi inne rzeczy niż ja i to... Ciężko jest. Nigdy no rozumiem. Nie mam jeszcze konferencje, ale to pod tym kątem, że jeżeli pojechał... W sensie, to jest takie z mojej perspektywy, ja nigdy nie szukałem tego, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli pojedziesz na konferencję dla programistów, dla deweloperów do gier, czemu nie? Znajomości zawsze robią, nie? Tak. Szczególnie u programistów, bo to oni mogą cię polecić. Oni nie mają takich oporów, jak na przykład artyści polecający siebie nawzajem, nie? A programiści, jeżeli pojedziesz sobie na konfę i tak poznasz kupę ludzi. I mi się wydaje, że dość sporo projektów tak się zaczyna i tak jakby dostajesz pierwsze prace w momencie, kiedy masz znajomości, bo mój znajomy programista pracuje w tej firmie i z deweloperem tam czy tam. I mogą polecić. To jest spoko. Tylko, że nie ma takiej konferencji w Polsce. No jeśli chodzi o konferencje i programistów, to jest tak, że nie wiem, nie możesz tak ocenić poziomu programisty na podstawie jego portfolio, powiedzmy. Jeśli chodzi o grafika, to to jest, wiesz, masz klient ma wgląd w twoje portfolio i widzi, czy interesuje go twój poziom, czy nie. Tak. Ale ogólnie tak, no to jest, wiesz, ja zresztą to jest po prostu fun, nie? Można sobie pojechać gdzieś na weekend do jakiegoś obcego kraju, tam spędzić dobrze czas, zdobyć jakieś kontakty. Droga forma reklamy, ale... Znaczy, ja bym to traktował bardziej jako taki event, nie? Wiesz, jaką taką przygodę, niż jakąś taką, wiesz, jakąś strategię zdobywania zleceń, nie? Yep. Wiesz, to może czymś zapatentować w przyszłości, ale no, ja na to nigdy nie polegałem. Można, ale to. Kumam. Dobra, masz coś jeszcze? Nope. Czyli to jest wszystko. To tyle.
Widzimy się za tydzień. Za pół godziny. Dobra, cześć wam. Hej, hej. Na rzecz.